Wiemy, że czworokąt ABCD jest rąbem. Mamy udowodnić, że pole tego rąbu jest równe 1 druga razy AC razy BD. Czyli mamy pokazać, że pole rąbu jest równe połowie iloczynu jednej przekątnej i drugiej przekątnej. I zastanówmy się, co wiemy o rąbie. Wiemy, że rąb to jest taki równoległobok, którego wszystkie boki są identyczne, czyli ten bok jest taki sam jak ten bok oraz ten bok. I ten bok. Te wszystkie boki są identyczne. Co jeszcze wiemy? Wiemy, że przekątne rąbu przecinają się w połowie. Czyli tutaj jest punkt przecięcia. I ten odcinek EB jest taki sam jak odcinek DE. Oraz AE jest taki sam jak EC. I w poprzedniej lekcji pokazaliśmy sobie, że te przekątne przecinają się pod kątem prostym. Czyli Tutaj będzie kąt prosty. I tutaj będzie kąt prosty. Tak samo tutaj będzie kąt prosty. I tutaj. Czyli te przekątne przecinają się pod kątem prostym. I popatrzmy, jak mamy udowodnić, że e, pole tego romu to jest 1, druga razy A, C, razy B, D. Musimy od czegoś zacząć. Najłatwiej by było e, zauważyć, że trójkąt A, D, jest trójkątem przystającym do trójkąta ABC. I e, skoro to będą trójkąty przystające, jeśli pokażemy, że są przystające, to e, będą, te dwa trójkąty będą miały identyczne pola, więc pole e, tego rombu to jest dwa razy pole jednego trójkąta, tak? No bo ten romb składa się z dwóch identycznych trójkątów, więc spróbujmy najpierw pokazać, że te dwa trójkąty są e, przystające. Widzimy, że trójkąt ADC oraz ABC mają tutaj znamy wszystkie zależności pomiędzy bokami popatrzmy w tym trójkącie ADC ten bok jest taki sam jak ten bok w tym trójkącie ten bok jest taki sam jak ten bok w tym trójkącie oraz obie dwa trójkąty dzielą ten bok AC czyli ten bok AC jest wspólny dla tego trójkąta oraz dla e, tego trójkąta więc będziemy mogli skorzystać z cechy bok-bok-bok czyli trójkąt ADC C jest przystający do trójkąta ABC. I korzystamy tutaj z cechy bok, bok, bok. Co to nam mówi? Teraz popatrzmy. Co sobie powiedzieliśmy po tym? Tak? Co teraz możemy zrobić? Możemy sobie zapisać, że pole tego naszego rąbu ABCD jest równe. Pole tego trójkąta ADC dodać pole trójkąta ABC. No widzimy, że y, romb został podzielony na dwa trójkąty ADC i ABC. I jeśli y, wyznaczymy pole jednego trójkąta i dodamy pole drugiego trójkąta, to będziemy mieli tutaj pole rombu. Ale wiemy, że te dwa trójkąty są przystające, czyli są identyczne, więc będą miały identyczne pola. Więc możemy zapisać, że to jest po prostu dwa razy a, B, C. Ponieważ tutaj pole tego trójkąta jest identyczne jak pole tego trójkąta, bo to są trójkąty przystające, czyli są identyczne. I teraz popatrzmy, zastanówmy się teraz, skoro wiemy, że pole rąbu to jest dwa razy pole tego trójkąta, czy jesteśmy w stanie wyznaczyć tutaj pole tego trójkąta A, B, C. Skupmy się teraz nad tym, jakie jest tutaj pole tego trójkąta ABC, więc zapiszemy sobie to tutaj ABC. Każdy chyba zna wzór na pole trójkąta, to jest jedna, druga razy bok, razy wysokość padająca na ten bok, więc popatrzmy. Czym jest wysokość trójkąta? Wysokość trójkąta to jest odcinek, który wychodzi z wierzchołka i pada na bok pod kątem prostym, czyli to jest Tutaj jeśli będziemy rozważali ten trójkąt ABC, to widzimy, że BE pada na bok AC pod kątem prostym. Czyli możemy potraktować AC jako nasz bok, a BE jako naszą wysokość. Więc y, będziemy mieli tutaj jedna druga razy y, AC razy BE. BE to jest nasza wysokość, ponieważ pada tutaj na ten bok AC pod kątem prostym. I teraz kluczowy moment tego dowodu. Zastanówmy się, czym jest nasze BE. Wiemy, że BE y, to jest wysokość, ale ten odcinek jest identyczny jak DE, czyli po prostu EB to jest połowa tego dużego odcinka DB, więc BE możemy wymienić sobie na jedną drugą DB, czyli będziemy tutaj mieli równa się 1 druga razy ac razy ac a be to jest połowa tego dużego odcinka db czyli będziemy mieli razy 1/2 db popatrzmy co otrzymujemy 1/2 razy 1/2 to jest 1/4 więc będziemy mieli 1/4 razy ac razy db i teraz y, mamy na razie tylko pole tego trójkąta ABC, a wiemy, że pole całego rąbu to jest dwa razy pole tego trójkąta, więc popatrzmy. Tutaj ABCD, czyli pole tego rąbu, to jest stąd o, tutaj poprowadzimy sobie strzałeczkę, to jest dwa razy pole trójkąta ABC, dwa razy ABC, ale wiemy stąd tutaj, o, poprowadzimy sobie strzałeczkę, może nie do tego, tylko tutaj, o, do tego, że pole trójkąta ABC to jest nic innego jak 1 czwarta razy AC razy DB. Czyli będziemy mieli tutaj dwa razy. 1 czwarta razy AC razy DB. A to jest nic innego jak 2 razy 1 czwarta to jest 1 druga, więc otrzymamy tutaj 1, druga A C razy DB. B. Czyli otrzymujemy tutaj dokładnie to samo, co mieliśmy tutaj udowodnić w poleceniu. Czyli jaki jest wniosek? Jeśli mamy rąb i znamy długości przekątnych to pole rąbu jest równe jedna druga razy długość jednej przekątnej razy długość drugiej przekątnej. Więc tutaj wyprowadziliśmy sobie ładnie, mając kilka informacji tutaj o tym rąbie. Wzór na pole rąbu.